Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czas rozpocząć kolejną część Uncharted. Tym razem Uncharted 2 pośród złodziei. Rozpoczynamy kolejną część zremasterowaną oczywiście. Także mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądają również na YouTubie, będą się dobrze bawić, komentować i oglądać. Teraz zapraszam do seansu, ale sam się nie mogłem doczekać, aż sobie zagram w kolejną część, bo wiadomo, że jedynka była fajna, ale no jednak ta mechanika była taka 2 na 10. I opcje, tak, tutaj na pewno co musimy zmienić, to poziomy głośności, a nie, już mamy dostosowane, dobra, to jest spoko. Czy w sterowaniu już jest zmiana ramienia? Nie. To chyba dalej jeszcze nie było. To chyba dalej nie było wspomagania. Kampania na normalnym. Lecimy. Zapis nowy. No ja właśnie tak nie pamiętałem dwójki jeszcze do końca. Czekajcie, zrobię jeszcze może tak. O, czy tak jest lepiej? Powinno być lepiej. Delikatniejsze światło. Kowadło. Dobra, ale ja bym chciał. Kurde, wali się to wszystko. Wow, 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 wow. Strasznie powoli się wspina. Jest dobrze, jest dobrze. No dalej. Nie, 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 nie. Dobra, udało się. Za pierwszym. I wchodzimy do środka. Coś tam kojarzyłem z tego, ale nie aż tak dużo. Zupełnie inna praca kamery tutaj już jest. Oj. Ty, ale fotele jak w takim normalnie starym busie. Yeah.
Mam. Kurde, jak tam doskoczyć? A dobra, udało się. No, jeszcze trochę. Kurde. Biegi, 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 biegi. Czy ty się spóźniłeś? 5 minut gry. Dopiero. Kurde, bym chciał zobaczyć, co się stało, że ten poć... O, właśnie. Teraz możemy rozmawiać. Postawisz mi drinka, marynarzu? Harry Flynn? Hej! Cholera, co tutaj robisz? Szukam ciebie, kolego. O, to pochlebstwo, czy mam się martwić? Może to i to. Chodź tu. Mam dla nas robotę. Serio? Klient wypłaci nam całkiem sporą sumkę, jeśli zdobędziemy dla niego pewien przedmiot. Dobra, słucham. Ale to ci się nie spodoba. O nie. Nie, chyba zwariowałeś. Tak, Drake, posłuchaj mnie przez chwilę. Flynn, obaj wiemy, że dwoje ludzi zginęło, próbując coś tam. Ale jednemu się udało. Tak, ledwie. Bez ciebie tego nie zrobię, Drake. Tylko ty to potrafisz. I wiesz lepiej niż ktokolwiek, że to robota dla dwóch. Nie. Właściwie dla trzech. Dobra. O wilku mowa właśnie tu idzie. Chloe Fraser. Nate, Drake. Aha. Witaj, Harry. Chloe należy do najlepszych kierowców w branży. Zatroszczy się o nas. Na pewno. Dobra, słuchajcie. Wszystko dokładnie przemyślałem. Wejdziemy kanałami. Póki co jest świetnie. W ten sposób znajdziemy się na dziedzińcu. Stamtąd wejdziemy na mur, przebiegniemy po dachach i zejdziemy do sali wystawowej. I jesteśmy w domu. Pewnie zapytacie, co jest warte takiego zachodu, co? Nie pytałem o to, ale powiedz. To wszystko? Lampa naftowa? Tak. Jest bezwartościowa. Nic nie rozumiem. No właśnie, my też nie. Dlatego cię szukaliśmy, Nate. Cóż, zdaje się, że pracujecie dla jakiegoś czubka, jakiegoś kolekcjonera mającego za dużo czasu i pieniędzy, a tak przy okazji to jest nic nie warte. Jest coś jeszcze. Jak twoja 13-wieczna łacina, stary? Skąd to masz? Powiedzmy, że pożyczyłem to z akt czubka. W Trebizond napadli nas złodzieje. Ojciec, Mafeo i ja zostaliśmy obrabowani z naszych największych skarbów. Przecież to napisał Marco Polo. Tak, wiesz, tyle to i nam udało się już ustalić. Niestety cała reszta to bzdury. Ej, chwila. By nie wpadło w niepowołane ręce, ukryłem moje wielkie cierpienie w najmniej prawdopodobnym miejscu. Światło wielkiego Hana kryje w sobie los 13. Widzisz, co mam na myśli? To bełkot. Słyszysz? On mówi o zaginionej flocie. Ta. Halo, może mi to ktoś wyjaśnić? Marco Polo opuścił Chiny z 600 pasażerami i 14 okrętami załadowanymi skarbami Kublai Hana. Półtora roku później przybył do Persji tylko z jednym okrętem i zaledwie 18 pasażerami. Zapisywał każdy szczegół podróży, ale nigdy nie powiedział, co się stało z okrętami i pasażerami. Więc gdzieś tam jest 13 okrętów wyładowanych cesarskim skarbem, czekających na swego znalazcę. Tak, i tego szuka wasz klient. Spójrzcie na tę lampę. Jest pokryta mongolskim pismem. To musiał być podarunek od Kublai Hana. Światło wielkiego Hana kryje los 13. Marco Polo ukrył coś w lampie. Coś, co wskazuje położenie zaginionej floty. Więc? Wykiwamy go, prawda? To oczywiste. Wchodzisz w to? A co on to? Cóż mogłoby pójść źle? Mhm.
Właśnie widać. Co tu się wydarzyło w ogóle? Jak to jest możliwe, że tak się rozwaliło? Trzeba to przestrzelić, panie kolego. Zamknięte jak zawsze. Czy chcę przejść wszystkie części? Tak, wszystkie Uncharted'y zrobimy sobie. Ale to nie będzie turbo. Ole mu wydupiłem niechcący. Karma to cud. Nie no, halo. Tu do góry? A, dobra. Jak wam mówię, że wszystkie przejdziemy Uncharted'y, to nie musicie pytać o każdą część osobno, bo to znaczy, że wszystkie. Dobra. Kurde. Mogę się po tym... A mogę się wspinać, dobra. To zmienia postać rzeczy. Halo? Kurde. Cześć. No i pogrze wstępnej. Możesz mi powiedzieć, co się do cholery dzieje? Jeszcze się nic nie dzieje. Tak, mogłaś mnie ostrzec. Zaraz będzie się działo. Przegapić wyraz twojej twarzy? Nieważne. Patryk, ktoś puka? Wiesz, jeszcze nie. Nie było łatwo cię odszukać. I kto tu gada o byciu łatwym? O, chyba nie jesteś zazdrosny. Zresztą nie zapominajmy, kto na kogo wpadł. Kochanie, nie możesz być zazdrosny. Moment, Chloe. Jeśli dzięki temu poczujesz się lepiej, to moje stosunki z Filem są czysto zawodowe. Poważnie? No, głównie zawodowe. Kiedy połapałam się, że coś kombinuję, pomyślałam, że zechcesz wiedzieć, o co chodzi. Jaki mamy plan? Tak jak ustaliliśmy. Robimy skok, znajdujemy okręty i wiejemy ze skarbem. Z Flynnem? Mhm. A potem? A potem dzielimy go na 3 części i znikamy. Tym razem oboje. Rozumiem. Do tego czasu nie może się o nas dowiedzieć. Chyba wkurzy się, co? Sp-
Spokojnie, nic mu nie będzie. Zaufaj mi. Co mi tu obraz pokazujecie? Ledwo chodzi, ale skoczył na 10 metrów. Trzymaj się, Orlix. Dziękuję za wszystko, za dziś, znowu i następnego. Oj. To nie ja, ja nie wiem, aha, dobra, tak miało być. Co ma gość przerąbane, to hit. Te retrospekcje są fajne akurat. Fajnie to połączyli. Istanbul. Na pewno dasz radę? Lepiej bym się czuł z bronią. Nie będzie nam potrzebna. Ot, takie małe ubezpieczenie. Trochę jak z Mission Impossible to wygląda. Zwykli strażnicy muzealni. Dokładnie znamy ich trasę. Odpręż się. Odpręż? Odpręż się. Siedziałeś kiedyś w tureckim więzieniu, stary. Jak nas złapią, to nas zamkną, a potem wywalą klucz. Wiesz o tym, prawda? Lepiej od ciebie. Może ty lubisz takie rzeczy, ale ja nie. Nie stać nas na błędy. To ich nie popełnimy. Jesteśmy. A co zrobimy, jeśli zmienią patrolę? Wymyślimy coś od ręki. Nie możemy błądzić po omacku. Ja nie błądzę, improwizuję. Tak to się nazywa? Tak, umiem się dostosować. Dostosować? Ważny skis. Tam. I co ci mówiłem? Doszliśmy prosto do samiusieńkiego muzeum. Dokładnie tak. Musisz mi bardziej zaufać, stary. Okej, to ja idę tędy. Pamiętajcie, ta wieża to nasza jedyna droga na wystawę. Ale nie zbliżymy się, póki świecą Jupitery. Omawialiśmy to. Tylko odetnij prąd, zanim dotrzemy na drugi dziedziniec. Światła zgasną. W umówionym miejscu mam już samochód. A wy postarajcie się tylko wydostać w porę, okej? Okay? Dobra. Koniec gadki. Bierzmy się do roboty. Chloe. Do zobaczenia po drugiej stronie. Nie mogę się doczekać. Na pewno wiesz, dokąd idziesz? Jak zawsze. Czyli nie. Nie lubisz, jak rozmiękają ci spodnie? Co? Ale już poruszanie się jest troszkę płynniejsze takie. Podoba mi się bardziej. Jak za starych dobrych czasów, co? Ta, znaczy kiedy niby? Czekaj. To niemożliwe. Musieliśmy gdzieś źle skręcić.
Hej. Tu są schody, gościu. Założymy się, że ten szyb zaprowadzi nas prosto do kotłowni. A stamtąd wejdziemy. Ale nam Flynn nie idzie, nie? Co? No wiesz, Flynn nie. Nie kumam. Podsadź mnie. Idzie. Dzięki. Prawie jesteśmy. Gotów? Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę bardzo. Udało się. Czy kupujemy remastera? Tak jest. Sięgnij i złap drabinę. To jest remaster. Jedynka, dwójka i trójka zremasterowana na PS4, grana na PS5. Dokładniej. Tak. Masz. Spuściłem ci ją. Dobra. Na dziedziniec tędy. Ach, tędy nie przejdziemy. Chyba, że na skórze ci nie zależy. Tu jest. Dobra. Musi gdzieś tu być zawór. Zobaczmy, czy coś znajdziesz. Jasne. Ta dwójka jest nieco dłuższa od jedynki, tak naprawdę. Niewiele. Gdzie on poszedł? Tu? Okej. Ile godzin? Chyba 6. Z tego co patrzyłem. A, to jeszcze jakby uczą mnie co i jak. Okej. Dobra. Za rogiem powinny być drzwi. To punkt wejścia. Po wejściu trzymaj się planu. Zrozumiano? Nie mów, że ci tego nie brakowało. Jestem tu, prawda? Zamknięte. Z buta. Świetnie, ja się przygotowałem. Nie tylko w nosie umiem grzebać, stary. Czekaj! Nie. Yeah. Jest alarm. To nowość od ostatniego razu. Ach, super. Co teraz? Mogę go rozbroić, jeśli znajdziemy bezpieczniki. Czyli to musi zerknąć. Gdzieś tu być. Pierwszy skarb. Tu. Żeby to było tu? Tak, wyłącz wszystko. Najlepiej. Poczekaj, mam go. Słodkich snów. Nie mówcie, że tam misję trzeba zrobić po cichu. Tam jest wieża. Ta. Ale możemy wejść tylko od strony dachu, stąd się tam nie dostaniemy. Musimy przejść przez następny dziedziniec, przez te bramy. No to do dzieła.
Słodkich snów. Musimy się dostać na balkon. Możemy wspiąć się po bramie. Jasne. Tak, misje po cichu są moimi ulubionymi. Cholera. Zajmę się drugim. Drugim? Aha, tym po twojej. Część się odwrócą, czy tak będą? Okej, tutaj kombinacja ciosów jest samym kwadratem, nie kwadratem i trójkątem, tak jak w tamtej. Jakbyśmy mieli broń z tłumikiem, to po prostu bym ich wystrzelał wszystkich i tyle. Spokój święty. Już prawie jesteśmy. Idę na prawo, ty na lewo. Ja bandzie! Banocki skarbie. No poczekaj na mnie, gościu. Czy on da radę go załatwić? Powinien, jak przyjdzie. No wychyl na niego. Ja miałem iść w lewo? Myślałem, że na dole w lewo. Czekaj. Że tu na górę w lewo? A, kogo zobaczyłeś? Jak tu nikogo nie ma, to co robisz? A. Jaka cholera? Ale co ja zrobiłem? Już prawie jesteśmy. Idę na prawo, ty na lewo. Kurde, no skamują normalnie. Nie ma nikogo. Idź sobie. Idź stąd. Dobra. Jak kobra. Ninja. Dobra. Powinniśmy dać radę ją podnieść. Przemkniemy się pod nią. Hej, hej! Nie tak szybko. Jest drugi alarm. Chcesz się nim zająć? Poczekaj tu. Wszystko muszę sam robić, jak zawsze. To ta skrzynka w sumie niedaleko była. Wyłączyłem. Dobra. 3, 2, 1. Dobra. Udało się. Idź. Przytrzymaj z drugiej strony. Szybciej. Dobra, dobra. Idź. Dobra. Szybciej. Co oni to na palcach kładą? Patrzcie. Trochę wyżej, panowie, trzeba utrzymać. Dobra. Dobra, musimy przejść przez dziedziniec, żeby wejść na dach. Dobra, to sam skopim tyłki, okej? Okay? Spoko. Idź w kierunku fontanny. Idź w kierunku fontanny. Where is fontanna? Tam gdzieś?
Dobra, tu jest pierwszy potencjalny do ubicia, tylko tu jest drugi. Selam Hakan. Bu gece nasılsın? Yorgunum. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Dobra. I którego najpierw? Veli'ye ne olduğunu duydun mu? Kurde. Pieprzony alarm. İç kierunku fontanny. Słodkich snów. Czyli co, tego przy fontannie trzeba ubić pierwszego chyba jeszcze. Tylko czy on jest odwrócony? Nie, patrzy się tu. Ten jest ładnie odwrócony. Ale to nic, najpierw ubiję tego. Później wrócimy do kumpla. Senin burada olmaman lazım. Tam są we dwóch. I tutaj przyszli, dlatego mnie zauważyli. Ty no gościu, fajnie by było. No bij tam tego. Wszystko sam muszę robić. Tam mamy dwóch, tu został jeszcze jeden. To się tak trochę patrzy. Musimy tylko dostać się do tego okna. Którego? Jest ich całe mnóstwo. Nie no, ale do tych już możemy strzelać? Proszę. O cholera. I co teraz? Pora przychylić szale. Z powrotem na naszą stronę. O! Broń, geniuszu. Co ci strzeliło do głowy? Spokojnie, Gandhi. To pistolety usypiające. Nie zabijają. Nie zbrukasz sobie swojego sumienia. No, dobra. Spróbujmy. Super. Nie to, żebym w jedynce nie zabił z 500 osób, ale... Mają żałosny zasięg, więc musimy podejść blisko. Pasuje ci to? Wiem, jak się strzela, geniuszu. Dobra. Dobra, zdejmujemy ich. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim... Yabancı! Cholera. Ktoś jest jakaś teren. Aha, to oni też mogą. Dobra, rozumiem. Dobra, zdejmujemy ich. Myślałem, że teraz już wyrąbane. Tamtego nie widzę. Mam jeden strzał. Strzel do niego, strzel do niego. Jest. W głowę na hita. Musimy się dostać na kładkę. Obojętne, gdzie na hita schodzą. Straszna landara, choć ma kółka.
Nada się. Teraz by się nam przydał koń. Na dach wejdziemy po krokwiach, o ile się do nich dostaniemy. Dobrze, że jeden z nas pomyślał, co? O, skąd ty to masz? Jest ja. Twoja. Dziękuję. Hej! Elari, chore! Elari, chore! Cicho. Nie przeszkadzaj. A do kogo on ręce jeszcze podnosi? Super. No chodź. Dobra, dobra, już idę. Następnym razem jadę windą. Co on robi? Czekajcie, czy po tych krokwiach da się przejść tak, o, po prostu? Nie wiem, czy tak doskoczę na drugą stronę. Dobra, jest git. Dobra, widzę. Też myślałem na tym, żeby rozjaśnić. Zbieramy właśnie. Zaraz ogarnię. Czekajcie. Ostatnio rozjaśniałem. Czekajcie, zaraz to zrobię. Powiedzcie mi, czy lepiej. Widzicie, ta już jest rozjaśniona. To już na full dam. Ona ogólnie jest dość ciemna z tego, co ja widzę. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. Mehmet, ne oldu? O mu? O, artık gündüz vardiyasında çalışıyor. U mnie jest trochę jaśniej niż u was, dlatego też inaczej widzę. Chodź. Dobra, idę już, idę. Ale trafiłem. Mam cię, ciągnij mnie. Przytyłeś, stary. Blisko? Dobra, koniec z pączkami. Dobra, dam radę. Jeszcze raz, jesteś na górze. Jestem tuż za tobą. Jak zawsze. Nie, teraz nie jest u mnie za jasno, spoko. Jest git. Jest nad tobą facet, jest nad tobą. Już jest pode mną. Jest pod tobą facet, pod tobą. No kurde. To jest źle. Co teraz, proszę pana? Którędy? Tu chyba. Ta, świetny widok. Widać stąd twój dom. Idziemy. Strażnik jest tuż pod tobą. Ej, naprawdę, tak mi to przypomina Mission Impossible, że to jest... Już prawie jesteśmy. Tylko po co te światła? Chloe się tym zajmie, spokojna głowa. Ja!
bliżej nie podejdziemy, póki wieża się świeci. Co ona u licha robi? No już, Chloe. No tak zgasiła średnio. Ziomuś wbija. Udało się. Panie, przodem. Ślicznie. Proszę bardzo. Alarm akustyczny. Póki nie otworzymy gabloty, alarm się włączy, jeśli choćby ją tkniemy. Nie ma strachu. Voila. A, dobra. Przyotworzyli. To na pewno ta? Tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Sorry, Marco. Podpal, pod spodem, w sensie... Niedomówienie roku. To wszystko? Na nic się nam nie przyda. Żywice? Światło wielkiego Hana. Czekaj no. Co ty robisz? To żywica, zapali się. No i daj zapalniczkę. Czy to na pewno dobry pomysł? Dawaj. Wow. Pokaż. O kurde, co rozkminie. Zostaliśmy zepchnięci wielką falą powodziową na dziką jawę. Uderzyło w nich tsunami. Tak, gdzieś na zachodnim wybrzeżu Borneo. Świetnie, już wiemy gdzie szukać. Zobacz, ta góra to pewnie miejsce, w którym zeszli na ląd. Znajdziemy górę, znajdziemy statki. Stary, dobra robota. Czekaj, to nie wszystko. Jakby sam ocean chciał zmieść straszliwy ładunek, który zabraliśmy z Szambali. Klątwa Chintamani. To ci coś mówi? Szambala. O Boże, Flynn! Co? Marco Polo znalazł Szambalę. Shangri-La. Żartujesz. Jeśli mieli kamień Chintamani na pokładzie, może wciąż tam jest. Szalenie fascynujące, ale musimy już iść. Tak, idę za tobą. Co robisz do cholery? Czemu? Sorry, co? Tutaj się rozstajemy. Czekaj, Flynn, mieliśmy plan. O ty gnoju. Nie, ty miałeś plan. Okazało się, że ja też. 40 minut gry, a gość już no, mnie strzelał. No nie bądź głupi. No tak, to ty jesteś geniuszem. Tylko zapomniałeś o pewnym szczególe. Partnerze. I co teraz, zastrzelisz mnie? Nie. Chcę, żebyś jakiś czas nie wchodził mi w drogę. Cholera. Myślisz, że nie wiedziałem o statkach od samego początku? Byle dzieciak by się domyślił. Flynn, słuchaj. Spójrz prawdzie w oczy, geniuszu. Załatwiłem cię. A, nie wolno. Dajmy strażnikom odpowiednie fory. No, to czas na mnie. Cool. I bez urazy, tak? Cholera, Flynn! A mi zostało tylko to. Tym nie sięgnę. Shit. They see me rolling. Emancik i cztery kapetyn! Kopuję kapetyn! Nie! Dobra, jestem załatwiony. Nie. Dobra, myśl, Nate, myśl! Okno. A niech to. Gościu dostał.
Dostał normalnie w klatę, a niech to. Dobra, tędy, tędy. Dobra, użyj głowy, Nate, użyj głowy. Z dynki mam mu przywalić? Jak mam do cholery stąd uciec? Też nie wiem. Idziemy. Muszę do drabiny. Cześć, frajerzy. A tutaj pewnie swoją wszyscy dookoła ustawieni, tak? Dzień dobry. Nie, no to było zbyt obvious. Yeah. Przeoczyłeś jeden drobiazg, co partnerze? Co? Cóż, geniusz, zrobili cię bez mydła. To prawdy? Ej, ej, ej! Psujesz mi występ, durniu! O, co za szkoda. Sali! Co to robi Sali w ogóle? Nie mogę cię zostawić sam. Ale się cieszę, że cię widzę. Jak leci mały. O, po prostu super. Musiałem posmarować tu i ówdzie. Poszła cała twoja forsa. I sporo mojej, no ale... Jezu, ale cuchniesz. Mniej niż to twoje cygaro. Jak mnie znalazłeś? Cóż, twoja przyjaciółka poprosiła mnie o pomoc. Cześć, Nate. Czyli ona go nie wystawiła. Nie, Sali, wywal ją i zamknij drzwi. Będziemy tu bezpieczni. Drake, poczekaj do cholery. Wysłuchaj jej. Dziękuję, Wiktorze. Nie obraź się, Sali, ale nie masz oka do charakteru. Zwłaszcza, gdy chodzi o kobiety. Owszem, tym niemniej. O Boże. O, nie, nie jest tak źle. Widzisz, mam własny kubeł. W ostatniej celi, w której siedziałem, był jeden na 8. Słuchaj, Nate. Wiesz co, miło, że wpadłaś. Ale gdybyście mnie z Flynnem nie wystawili do wiatru, to bym nie gnił w tym szambie przez ostatnie 3 miesiące. Więc wybacz, że jakoś nie rzucam ci się na twoją śliczną szyję. Nie miałam z tym nic wspólnego. Jasne. Przecież mówiłam. On nie chce mnie słuchać. Walić to. Nate, znaleźli okręty. Na Borneo? Tak. A kamień Chintamani? Skąd wiedziałeś? I co, myślisz, że Flynn doszedłby do tego sam? Racja, no dobra. A nie, kamienia jeszcze nie znaleźli. Jacy oni? Flynn i jego klient, Lazarewicz. No wiesz, ten wariat. Pracowali razem od samego początku. No dobrze. Skoro nie mają kamienia, wciąż mamy czas. Zaprowadzisz nas na wykopaliska. Sprzątniemy im ten skarb sprzed nosa. Nawet się nie spodziewają. Zemsta to prawdziwa suka. Mówią na to klejnot spełnionych życzeń. Święty przedmiot. Taki buddyjski święty graal. Dokładnie. Dzięki. Sali, posłuchaj tego. W królestwie Shambhali znajduje się najcenniejsza rzecz na świecie. Idealny, surowy szafir o pełni koloru, tak wielki, że mąż go rękoma nie opasa. Będzie wart miliony. Setki milionów! Mówisz, że tego jest więcej? I to dużo, kochani. Lazarewicz nie szczędził forsy na dzienniki Marco Polo. Od lat szukał kamienia Chintamani. Jeśli liczył, że znajdzie go dla niego Flynn, to życzę powodzenia. Jeśli zobaczę papiery Lazarewicza, znajdę ten kamień. Chwilunia, kowboju. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wszystkie papiery trzyma w namiocie, a namiot stoi na środku obozu. Nie rozumiecie? To jak koszary. Wszędzie dookoła są żołnierze. No, właśnie dlatego jest to robota dla Kreta. Dla kogoś, komu ufają. A, rozumiem, do czego zmierzasz. Musisz odwrócić ich uwagę. Daj mi 5 minut w jego namiocie. Więcej mi nie trzeba. Serio? 5 minut? Super, nie będę musiała nawet zdjąć bluzki. Myślałem raczej o jakimś wybuchu. A, tak. Też da się zrobić. Nie. Wchodzisz w to? O, jak cholera. Wszedłem jeszcze przed tobą. Dobre są te teksty, naprawdę. Chloe, słyszysz nas? Głośno i wyraźnie. Zbliżamy się. Okej, okay, ustawiłam ładunki wokół całego obozu. Wy musicie je tylko uzbroić. Pierwszy powinien być tuż przed wami.
takich tekstów będzie więcej, to super, fajnie. Tu jest. Zostawiłam wam też detonator. Aha, tu jest. Dobra. Pierwszy gotowy. Nie dotykaj przycisku. Ten? Kiedy ustawicie już wszystkie ładunki, wciśnij detonator i obserwuj pokaz. Nawet nie zauważą, czym dostanie. Tylko uważaj, Lazarewicz porozstawiał wszędzie w okolicy swoich ludzi. Uwaga na patrole. Poce się jak dziwka w kościele. Przyprowadziłeś dziwkę do kościoła? Czemu nie? Ja pierdolę. Nie wierzę w to. O, jestem fanem już. Powiedziałem cicho, Nate. To przeciwieństwo słowa głośno. Przecież cicho jestem. O kurde, nie trafiłem mu w głowę, czyli... O... A, skończę, bo tu... Żebym deda nie walnął od razu tak szybko. Ach, niech to! Plus jest taki, że Sally przynajmniej strzela. Chyba da się przeskoczyć. Może ty dasz radę. Dobra, trzymaj się, dziadku. Zobaczę, może znajdę inne wejście. Tego mi było trzeba. No, Akadż jest piękny zawsze. Czemu on nie wszedł na to drzewo? Co się stało? Halo? O, teraz, no, patrzcie, z bokiem jakiś moonwalka robi. Uwaga! Świetnie, dzięki mały. Tędy. Nate, powinieneś już zbliżać się do pierwszego stanowiska. Dawno powinni już wrócić. Cholera, zobaczyli nas. Zdejmij ich szybko. Nie mogą zaalarmować obozu. I stąd. Będzie pierwszy dead chyba. I całkiem inny feeling strzelania jest tutaj w dwójce, już widać. Odrzut jest większy jakby. Tutaj chyba. Powinniście być już niedaleko pierwszego obozu. Ustawiłam tam jeszcze 4 ładunki. Ale będziecie musieli oczyścić teren, zanim je uzbroicie. Kiedy się wreszcie podda? Lazarewicz, podda. Pamiętaj, o kim mówisz. Oto obóz. Jesteś gotów? Do roboty. Lepiej, żeby Lazarewicz nie słyszał, jak tak mówisz.
Po cichu najlepiej. Żartowałem. A tamten jeszcze żyje, a dobra, że. Cicho jest łatwiej, to chodzi o to, żeby było fajniej, a nie łatwiej. Mogę się trochę wycofać? O, dziękuję. Leży i tu zostali jeszcze. Sali, odsuń się. Po lewej stronie chyba są. Dobra, zdaj się ładunki i uzbrojmy. Tu jest ładunek. Wciąż musimy uzbroić 3 ładunki. Ja wiem, tylko ich nie widzę. Tu jest drugi. Zostały jeszcze tylko 2. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie są kolejne ładunki. No już dość zabawy, nie uzbroiliśmy jeszcze ładunku. O, tutaj jest. Tak mi pokazało w tym kierunku. Jeszcze jeden i spadamy. Tak wygląda, jakby każdą platformę trzeba było, czyli wychodzi na to, że to mamy podłożone, to podłożyliśmy, tu podłożyliśmy. Tu u góry mi pokazuje. A jest, dobra, mam. Dobra, to już koniec. Złóżmy wizytę Lazarewiczowi. Sam nie sięgnę. Chodź, podsadzę cię. Dobra. No chodź, niczniotko, wskakuj. Świetny masz tyłek, Sally. Dzięki. Ja w ogóle nie pamiętam, że takie teksty fajne były. Uhu, niezłe tsunami, skoro rzuciło okręty tak daleko w ląd. Dobra, no mógłbyś to już rozwalać. Padnij. Cholera, pompa się znów zepsuła. Cholerstwo ciągle się psuje. Dobra, naprawmy ją i spadajmy. Patrz, nie są uzbrojeni. No, nie za dużo ich. Na co czekamy? Damy im radę. No nie wiem, Sally, może...
O kurde, i przypał. Ktoś tu jest! Co, ja mam sam z nimi dwoma walczyć? Się podobało, ha? O kurde! Może mi pomożesz, co? Ej, szło ci nieźle. Leci następny! Sally! Dość tej frywolności, mały, chodź! Robota czeka. Co znaczy frywolność? Czekaj, czy mam broń, bo on mi ją wytrącił. Może się, że dojdziemy policję do kłębka? Zawsze idziesz za pończochą. Zupełnie jak w Montrealu, co? Nigdy mi tego nie zapomnisz, prawda? Rozdział czwarty, wykopaliska. Słuchajcie, czwarty rozdział to już będzie kolejny odcinek. Minęła godzina bardzo szybko, wstęp mamy zrobiony. Więc tutaj ten odcinek sobie kończymy póki co. Dziękuję bardzo za piękny wstęp, no i widzimy się w kolejnym oczywiście.